Powoli kończy się lato, wakacje Europy, ale dla niektórych ten czas był bardzo pracowity i zaowocował dzisiejszą konferencją prasową. Starania menedżera, prezesa i trenera Zbigniewa Nęcka oraz przyjaciół drużyny zwieńczyło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Totalizatorem Sportowym, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz klubem tenisa stołowego ENA Siarka Tarnobrzeg. Totalizator od dawien dawna wspiera m.in. polskich olimpijczyków i jestem przekonana, że przedstawiać Państwu tej instytucji nie muszę. Z tej okazji mam naprawdę prawdziwą przyjemność powitać panią Magdalenę Kopkę-Wojciechowską, członka zarządu Totalizatora Sportowego, pana Tomasza Porębę, posła do Parlamentu Europejskiego, pana Dariusza Bożka, prezydenta miasta Tarnobrzega, pana Zbigniewa Nęcka, prezesa i głównego trenera KTS ENA Siarka Tarnobrzeg, panią Barbarę Tereszkiewicz-Stach, kierownika drużyny KTS ENA Siarka Tarnobrzeg, a także zawodniczki Agatę Zakrzewską i nową twarz w zespole mistrza Polski Julię Ślązak. Oraz oczywiście gorąco witam przedstawicieli wszystkich mediów. W związku z celem konferencji bardzo proszę o zabranie głosu panią Magdalenę Kopkę-Wojciechowską. No tak. Szanowni Państwo, tak jak już zostało powiedziane, włączone. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz. Tak jak zostało już powiedziane, totalizator sportowy, sport ma w swoim DNA. Wspieramy wiele dyscyplin sportowych i bardzo nam miło, że możemy również wspierać rozwój tenisa stołowego. Nasze wsparcie jest bardzo szerokie, bo to jest zarówno wsparcie związku, to jest wsparcie Superligi Mężczyzn, jesteśmy partnerem tytularnym, to jest wsparcie różnego rodzaju imprez, jak na przykład ping-pongowy narodowy, ale również, i z tego bardzo się cieszymy, to jest wsparcie najlepszego klubu i jest nam miło, że mogliśmy dołączyć do partnerów klubu. Jesteśmy z tego z powodu bardzo zaszczyceni. Życzymy Państwu wielu sukcesów, jak to mówi się w totalizatorze, kumulacji sukcesów i kumulacji szczęścia, bo to szczęście w sporcie również się przydaje. Dziękuję. Prezes klubu Zbigniew Nęcek będzie miał kilka słów. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że tak zacna firma jak Totalizator Sportowy będzie naszym partnerem głównym od nowego sezonu 2020-2021. Nawiązanie współpracy z tak zacną firmą jak Totalizator Sportowy pozwoli nam prowadzić w dalszym ciągu wysiłki, które mają doprowadzić do tego, aby nasz klub w dalszym ciągu był jednym z najlepszych, a nawet najlepszym klubem Europy. Stabilizacja w sporcie następuje. Mimo okresu pandemii wracamy do rozgrywek, rozgrywek krajowych, rozgrywek Ligi Mistrzyń. Następuje aktywizacja naszego ping-pongowego środowiska i równolegle do tej aktywizacji następuje również stabilizacja naszej sytuacji klubowej dzięki naprawdę bardzo miłej współpracy, mile zapowiadającej się współpracy z Totalizatorem Sportowym. Do naszej drużyny dołączyła nowa zawodniczka, to jest powiew krwi, świeżej krwi w naszym zespole, Agata i Julka. Myślę, że i ich obecność w naszej drużynie doprowadzi do tego, że konkurencja będzie wewnętrzna rosła, dzięki temu będziemy lepiej przygotowani do kolejnych sezonów i kolejnych rozgrywek. Ja jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję za nawiązanie współpracy. Dzięki Państwa pomocy dziewczyny będą mogły przygotowywać się w sposób stabilny, bezpieczny do kolejnych wyzwań sportowych, a mam nadzieję, że w przyszłości przeżyjemy jeszcze wiele bardzo miłych chwil związanych z sukcesami wspólnie odnoszonymi. Natomiast ponieważ ta współpraca następuje od tego sezonu, więc też żyjemy nadzieją, że od tego czasu każde następne losowanie czy to turnieju, czy rozgrywek drużynowych będzie szczęśliwe dla nas i za to bardzo dziękuję. Poproszę jeszcze naszego mecenasa o zabranie głosu. Ja bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja mam taki zaszczyt i przyjemność bywać tutaj w Tarnobrzegu najczęściej przy okazji wydarzeń sportowych.
bo od kilku lat to dla mnie też jest wielki honor, że mogę wspierać klub Pingponga. Zaczynaliśmy kilka lat temu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że klub się bardzo prężnie rozwija, że klub dzięki wsparciu różnych podmiotów w Polsce, ważnych na rynku, czy to energetycznym, czy to na rynku właśnie gier sportowych, zakładów, zaczyna się bardzo mocno rozwijać i dla mnie jest to naprawdę wielka frajda i wielki powód do zadowolenia, bo właśnie o to chodziło. Jeżeli dodam, że to wsparcie, które jest dla klubu od kilku lat widoczne i które dzisiaj też ma taką bardzo fajną, bardzo fajny przykład tego wsparcia, podpisanie umowy z totalizatorem sportowym, to nie tylko inwestowanie w klub, w jego profesjonalizację, w jego organizację, ale to w coś, co dla mnie jest osobiście najważniejsze, bo za tymi zawodniczkami, które tutaj z nami są, za profesjonalistkami w ping-pongu, za trenerem, za działaczami stoją też dziesiątki, a może nawet już chyba już setki młodych adeptów ping-ponga, dzieciaków, które dzięki temu wsparciu, właśnie tak jak dzisiaj, chociażby tutaj do teraz sportowego, no mają szansę rozwijać swoje umiejętności, spełniać swoje marzenia, iść sportowo do przodu. I dla mnie to naprawdę jest rzecz najważniejsza, najistotniejsza i korzystając z okazji, że tutaj jestem z Państwem, chcę bardzo pięknie podziękować na Pani Prezes, na ręce Pani Prezes, podziękować całemu zarządowi totalizatora sportowego za to wyczucie, za to wsparcie, za taką bardzo dobrze rozumianą odpowiedzialność społeczną biznesu, za to, że te pieniążki, które są generowane przez totalizatora sportowego, z każdym rokiem coraz więcej inwestowanych dzięki temu środków w infrastrukturę sportową w Polsce, bo to właśnie naprawdę olbrzymia część środków, która trafia przez Ministerstwo Sportu do różnego rodzaju inwestycje w Polsce, to są właśnie środki wygospodarowane, uzyskane przez totalizator sportowy. O tym trzeba pamiętać, o tym trzeba też głośno mówić i za to aktywną politykę właśnie, którą Państwo prowadzicie, chcę bardzo serdecznie na ręce Pani Prezes jeszcze raz pięknie podziękować. Chcę też podziękować osobie, bez której pewnie byłoby nam się też trudno tutaj spotkać. Mam na myśli mojego kolegę, posła do Polskiego Sejmu, Krzysztofa Sobolowskiego. On dzisiaj nie mógł być z nami, ale też prosił, żeby serdecznie Państwa pozdrowić, też do nawiązania tej współpracy się mocno przyczynił. Dziękuję miastu, panu prezydentowi za też życzliwość i wsparcie dla ping-ponga, a efekty są takie, jak każdy widzi. Mistrzostwo Europy, kolejne Mistrzostwo Polski i myślę, że taki bardzo dobry kierunek na przyszłość, czym ma być ping-pong, jak ma wyglądać ping-pong, jak ma wyglądać klub w przyszłości. A jeszcze totalizatorowi i spółce Totalizator Sportowy bardzo dziękujemy, bo to jest dla nas osobiście tu na Podkarpaciu, myślę, że taka piękna kumulacja naszych emocji, marzeń. Dzięki Wam jestem pewien jeszcze mocniej, jeszcze lepiej realizowanych. Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie. Panie Europośle, Pani Prezes, Panie Trenerze, Szanowni Państwo. Ja bardzo się cieszę, że grono przyjaciół naszej drużyny się powiększa, bo myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że nie tylko partner, ale również przyjaciel. Lotto jako przyjaciel, jako jeden z wielu, a dzisiaj jeden z najważniejszych. Drodzy Państwo, podobno dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale mamy świadomość, że aby drużyna faktycznie była zawsze na poziomie europejskim, a taką drużynę mamy w Tarnobrzegu, potrzebne są również środki i bardzo dziękuję Państwu za to, że wspieracie. Pani Prezes za to, że Lotto dołączyło. Myślę, że będzie okazja, żeby się przekonać, że warto było, że to tylko sukcesy. Wielokrotne Mistrzostwo Polski, że faktycznie najlepsza dzisiaj drużyna w Europie od dwóch sezonów. Ja liczę, że te sukcesy oczywiście nie tylko będą powtórzone, ale będzie szansa, żeby również powalczyć może i w Tokio. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby Tokio wypaliło w następnym roku.
Więc drodzy Państwo, ja bardzo, bardzo Pani Prezes dziękuję, bo naprawdę dla drużyny to jest niesamowicie ważne wsparcie. Myślę, że taki patronat, pomijając te kwestie, o których wcześniej mówiłem, ten patronat jest bardzo, bardzo drużynie potrzebny. Panie Europośle, bardzo dziękuję, bo jest Pan tutaj z nami od wielu lat. Wspiera Pan sport tarnobrzeski, wspiera Pan drużynę, która naprawdę na to zasługuje. I bardzo dziękuję za to, że robi Pan wszystko, aby ta drużyna miała wsparcie tak wielu, wielu instytucji. Dzięki Panu to grono tych przyjaciół się również poszerza. Bardzo się cieszę, bo ta drużyna naprawdę jest warta tego, żeby zadbać o nią jeszcze bardziej. I ze strony miasta zawsze ta dbałość będzie, póki sił i możliwości będzie, zawsze miasto będzie wspierało. Natomiast, drodzy Państwo, kiedy spotykaliśmy się kilka tygodni temu, w trochę innym miejscu, Pan trener wspomniał o koncepcji, o której właściwie już mówiliśmy od około roku. Rozmawialiśmy o tym, że w Tarnobrzegu warto nad tym jeziorem, który jest za plecami naszych zawodniczek, warto zbudować centrum europejskie, centrum tenisa stołowego. Taka bardzo wstępna koncepcja leży przede mną i chciałbym się z Państwem nią podzielić. Mam nadzieję, że to jest pierwsze ziarno, które na podatny grunt zostanie wrzucone i za kilka lat, bo mam świadomość, że tego typu inwestycje to nie są inwestycje, które buduje się w ciągu roku, w ciągu dwóch. Wymaga to zgromadzenia sporych środków. Miasto na pewno będzie w stanie wesprzeć chociażby za pomocą terenów, które nad tym naszym jeziorem się znajdują. Dbamy, walczymy o to, żeby to jezioro było jak najpiękniejsze, jak najlepiej służyło mieszkańcom i nie tylko. I myślę, że jest również miejsce dla sportu, dla sportowców różnych dziedzin. Nie tylko tenisa stołowego. Myślę, że niedaleko mamy Mielec, drużyna piłki nożnej Stali Mielec. Myślę, że również z przyjemnością by tutaj znalazła takie miejsce, gdzie można nie tylko wypocząć, nie tylko zregenerować siły, ale również więcej uzyskać dla i drużyny, i organizmu ludzkiego. I mam nadzieję, że to jest pierwszy krok. Drużynie oczywiście życzę samych sukcesów, wszystkich meczów wygranych. I drodzy Państwo, cóż, media miałbym tylko o jedną prośbę. To jest bardzo wstępna koncepcja, więc ja podzielę się na razie z Państwem, a kiedy będzie to zaczęło oblekać się w bardziej realistyczne plany, myślę, że wtedy przyjdzie czas na to, żeby się również z mediami podzielić tą koncepcją. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Również. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ale na dobry początek. Mam nadzieję, że to pierwszy krok. Mhm. Czyli to znaczy, że kupił Pan Prezydent kupon. I teraz go próbuję wysłać. Tak? I teraz go nie tylko próbuję, ale go wysłałem. Dobrze. Bardzo prosimy o pytania do naszych gości. Panie trenerze, no na pewno sezon już coraz bliżej. Na czym teraz będą przygotowania, co teraz będzie drużyna robiła w najbliższych dniach? Już od dwóch miesięcy wróciliśmy do stołów. Gramy oczywiście w warunkach reżimu sanitarnego. Byliśmy już na zgrupowaniu w ośrodku COS w Cetniewie. Wczoraj wróciliśmy z Budapesztu, ze zgrupowania reprezentacji Polski. Ja wiem, że w tej chwili mówię głównie o reprezentacji Polski, ale właśnie w naszej reprezentacji Polski występują nasze zawodniczki, więc w ten sposób też przygotowują się do sezonu. Za kilka dni znowu jedziemy do zaprzyjaźnionego Budapesztu i tam rozegramy pierwszy w tym roku międzynarodowy turniej tenisa stołowego. Ja bardzo się cieszę, że udaje mi się zrealizować pewien pomysł. Jest Grupa Wyszehradzka, a my otworzyliśmy ping-pongową Grupę Wyszehradzką, to znaczy wszystkie te cztery kraje współpracują w tym okresie pandemii i dzięki temu my po prostu wracamy do tej dobrej dyspozycji sportowej. Natomiast odpowiadając na konkretne pytania, zapewne terminowe, we wrześniu przewidziany jest start Ekstraklasy Kobiet, w październiku przewidziany jest start Ligi Mistrzyń.
My jesteśmy drużyną rozstawioną numer jeden w Europie, więc będziemy czekali na drużyny z eliminacji grupowych i powinniśmy przystąpić, jeżeli oczywiście pandemia nam pozwoli, w listopadzie do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. Tak to mniej więcej w zarysie wygląda, natomiast już co najmniej od 2 miesięcy pracujemy intensywnie i ciężko, żeby osiągnąć i rozwój, i postęp, i być przygotowanym do startu, kiedy tylko te rozgrywki praktycznie ruszą. Ktoś z Państwa jeszcze jest odważny? Nie. Przepraszam, jeżeli mógłbym, bo zwykle jest pytanie o młode kadry. A drodzy Państwo, ci z Państwa, którzy byli w piątek w sali Mosilu, to myślę, że mieli okazję się przekonać, jak duże zainteresowanie jest dzisiaj wśród młodych ludzi, wśród dzieci, ich rodziców, tenisem stołowym. Cała sala była zajęta, było mnóstwo dzieciaków grających, ćwiczących, pokazujących, co potrafią. I to jest najlepszy dowód na to, że również klub dba o młode kadry. Myślimy również o tym, aby w następnym roku uruchomić klasę sportową w jednej ze szkół. Właśnie klasę pod kątem tenisa stołowego. Także to, może uprzedzając wszelkie pytania o to, dlaczego młodych kadr się nie szkoli i tak dalej. Szkoli się jak najbardziej, drodzy Państwo. I mówię, jesteśmy świadkami tego właśnie na terenie Tarnobrzega w tej chwili, w tych ostatnich chociażby miesiącach, mimo epidemii, w warunkach sanitarnych, reżimu sanitarnego, takie zajęcia są prowadzone. I myślimy również o przyszłości właśnie dla młodych ludzi, dla dzieciaków, dla być może także uczniów szkół średnich, bo myślę, drodzy Państwo, że to jest właśnie budowanie tej nowej kadry, ale także upowszechnianie tenisa stołowego wśród młodych ludzi. Myślę, że to, kiedy wyjdzie spoza Tarnobrzega, poza jego granicę, to pokaże, że wbrew temu, co niektórzy mówią, to nie jest żaden sport niszowy. Przypominam, że 700 milionów Chińczyków gra w tenisa, więc trudno mówić o niszy 700 milionów. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytanie? To ja pozwolę sobie na zakończenie do pani prezes takie pół żartem, pół serio. Jedno pytanie. Czego totalizator spodziewa się po współpracy z klubem tenisa stołowego na Siarka Tarnobrzeg? Szanowni Państwo, wspieramy szereg dyscyplin sportowych. Po to wspieramy, żeby jak najbardziej je promować. Tak jak już zostało tutaj powiedziane, myślę, że na świecie tenisa stołowego promować nie trzeba, ale w Polsce pewnie jeszcze jest wiele do zrobienia. Dlatego tak sobie pomyśleliśmy, że taka jest nasza rola, tak? Żeby wspierać i jednocześnie pomóc w promowaniu tego sportu. Myślę, że warto. Myślę, że pokażą to również zawodniczki, udowodnią na Państwo również na najbliższych igrzyskach, że naprawdę warto wspierać ten sport i właśnie to staramy się czynić. Jeszcze tutaj dodam, o czym mówił Pan Europoseł, a propos wsparcia totalizatora. Jest tak, drodzy Państwo, że my co rok, w ubiegłym roku na przykład, blisko 900 milionów złotych to jest wsparcie sportu, które oczywiście te środki idą na fundusze celowe, ale one zasilają budżet Ministerstwa Sportu, więc różnego rodzaju infrastruktura sportowa, która jest budowana, właśnie budowana jest z tych środków. To są naprawdę, tak naprawdę od momentu, kiedy zostały wprowadzone dopłaty właśnie na fundusze celowe, to jest na sport zebraliśmy już ponad 13 miliardów złotych, więc to naprawdę duże pieniądze. To jest oczywiście dzięki klientom totalizatora sportowego, dzięki naszym graczom, którzy codziennie puszczają kupony. Część z nich wygrywa, a nawet jeśli nie wygrywają bezpośrednio, to wygrywamy wszyscy razem, dlatego że inwestujemy w polski sport i również w kulturę. Ale oczywiście dzisiaj mówimy o sporcie, więc ten sport jest dla nas bardzo, bardzo istotny. To było troszeczkę podchwytliwe pytanie, ponieważ jesteśmy no nie drużyną, ale kolejnym zespołem z tenisa stołowego, którym Państwo będą pomagali. Nie rozważali Państwo nigdy tego, że zaistnieje konieczność nauczenia się grać w tenisa stołowego? Rozważaliśmy. Nawet próbowaliśmy. Myślę, że pierwsze próby były, ale z uwagi na to, że dołączamy do drużyny,
uda nam się to jeszcze bardziej. Ja zapisuję się jako pierwsza na takie lekcje. To, to właśnie, jak to się mówi, blokada maszyny losującej została zwolniona. Proszę bardzo. Już się boję. Bo my tutaj mamy taki chytry plan. Julia Ślązak, czy to... Tak, ja już tłumaczę, o co chodzi. Ponieważ my wierzymy, że Państwo są bardzo utalentowani i miesiąc, myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby nauczyć grać się w ping-ponga. Ten los oznacza ni mniej, ni więcej, tylko sparring partnera, z którym za miesiąc przyjdzie stoczyć pojedynek przy ping-pongowym stole. Żeby nie było, że nie mają Państwo czym, jak, czym, to tutaj... jakieś małe zamieszanie, ale zaraz się, tak? I ja muszę Państwu powiedzieć, że ja już trochę trenowałam ostatnio, bo przyjechałam tydzień temu z wakacji. Byłam na Mazurach i tam między innymi właśnie był stół do ping-ponga, więc zdarzało mi się już trenować. Jestem już po wstępie. Świetnie, bo my po konferencji idziemy na trening, więc również zapraszam. Jesteśmy w trójkę, będzie nam brakowało jednej osoby. Także to jest Julia. Panie europośle, żeby to też nie było tak, że... proszę, proszę, to nie ma obijania się. Ja gram w ping-ponga, więc dobrze. Możecie spokojnie, mogę sprawdzić waszą formę, kiedy chcecie. W którym to dziewczyny będą. Agata Zakrzewska. Agata się będzie stresowała za miesiąc. Kilka, mam. Z panem posłem po prostu potrenujemy. Dziękuję ci. Dziękuję. Super, dzięki wielkie. Nie minęli się pana trenera? Nie, on umie, wiem, Becken ma najlepszy na świecie. I nikt nie może wygrać. Teraz dopiero zaczyna się stres. Żeby nie było, że tylko Państwo pomagają, ja pomagam pomagać. Raczej przegrywam wszystko, ale nie szkodzi, próbuję cały czas. Ale ja mam pusty los. To jest oszustwo, nieładnie tak kłamać. Tak jak powiedzieliśmy, to się nie przegrywa, nigdy się nie przegrywa w totalizatorze, ponieważ część tych pieniędzy, nawet jeśli nie trafia do własnej kieszeni, to trafia na wsparcie sportu. Tak właśnie, więc ja pomagam nam wszystkim również. Bardzo proszę, również Julia. Pani Julia. Julia, będziesz miała zaszczyt z panem prezydentem stoczyć pojedynek? Bardzo się cieszę, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie, z przyjemnością. Z przyjemnością przyjdzie mi przegrać, no nie oszukujmy się. Bardzo demotywujące podejście, ale nie będę już tego komentować. Ja tylko dodam jedno jeszcze raz zdanie, żeby to mocno wybrzmiało i chciałbym to jeszcze raz mocno podkreślić. Na samym tylko w Podkarpaciu w ostatnich latach, a coś na ten temat wiem, bo te inwestycje gdzieś tam śledzę i za nimi w różnych miejscach lobbuję. Od Przemyśla przez Jarosław, Rzeszów, Mielec, Dębice, Tarnobrzeg, mam nadzieję już również niedługo. W ostatnich latach to było, drodzy Państwo, na samo wsparcie tych inwestycji sportowych wyasygnowanych przez Polskie Ministerstwo Sportu dzięki pieniążkom, które zostały wypracowane przez totalizator sportowy, blisko 400 milionów złotych, nawet chyba więcej. Więc to jest ta skala wsparcia dla polskiego sportu, tu szczególnie na Podkarpaciu, bo jesteśmy w regionie na Podkarpaciu. Jaka w ostatnich latach jest widoczna w postaci hal sportowych, w postaci centr rehabilitacyjno-sportowych, hal widowiskowych, boisk piłkarskich, podgrzewanych płyt, różnego rodzaju mniejszych lub większych inwestycji sportowych, które nie ma szans, nie powstałyby, gdyby nie te pieniążki, które pochodzą właśnie z totalizatora sportowego, dzięki programom rządowym potem redystrybuowane i przesyłane w różne miejsca w Polsce, więc warto o tym pamiętać, mieć tego świadomość, ponieważ te różnego rodzaju inwestycje to są właśnie takie symbole tej polityki, która jest realizowana w Polsce przez ostatnie lata, aby jak najwięcej wypracowanych pieniędzy, które są w budżecie państwa, przekazywać na różnego rodzaju projekty, które mają służyć nikomu innemu, jak właśnie tylko ludziom, dzieciom, młodzieży w Polsce, po to, żeby polski sport był mocniejszy, silniejszy, jeszcze lepiej się rozwijał i żebyśmy byli z niego dumni jako Polacy, że na różnych arenach świata, Europy, Polski nasi zawodnicy wygrywają i śpiewamy wszyscy Mazurka Dąbrowskiego. Więc to nie bierze się znikąd,
to bierze się właśnie z tej takiej bardzo pozytywnej, dobrej, dobrym tego słowa znaczeniu odpowiedzialności społecznej za biznes właśnie realizowanej przez różnego rodzaju podmioty, a dzisiaj jeszcze raz chcę za to podziękować organizatorowi Lotto za to, że jesteście z nami, że myślę, że już wkrótce wszyscy się jeszcze bardziej będziemy cieszyć z sukcesów KTS-u na arenach polskich, europejskich, światowych, olimpijskich. Bardzo tylko wam życzę. Bardzo dziękujemy. Zapraszam teraz ewentualnie do wywiadów indywidualnych państwa, a naszym gościom bardzo serdecznie dziękuję. My dziękujemy. Za przybycie. Dziękujemy.